Cześć, witam Was w MSTS-ie. Jak widzicie, długość filmu, no to zapowiada się hardcore. Czaiłem się już kiedyś na niego, chociaż na inne zadanie, ale gdzieś chyba trwające podobny czas. Ja nawet nie wiem, ile ono trwa, bo dawno nim nie jechałem. No ale może przeczytajmy najpierw. Witam, zadanie zaczynasz na stacji Hociwel i tu masz je zakończyć. Masz zawieźć pełne esy do Runowa i przywieźć stamtąd próżne. Z tym, że w Runowie zgłaszają jakąś potrzebę, ale to ewentualnie już tam ci powiedzą. Pamiętaj o tabie podczas manewrów. No, mam nadzieję, że będę pamiętał, bo bywa, że się zapomina. Manewry 40 podczas manewrów z pchaniem 20 km na godzinę. To znaczy, że to jest moje stare zadanie. Co prawda manewry niby teoretycznie są takie, że na 40, ale tu by były raczej na 25. No ale muszę się stosować do tych 40. A z pchaniem 20. Autor ja. Coś jeszcze miałem powiedzieć na temat tego zadania na wstępie, ale to tam może nieważne. Zadanie się nazywa zimowe to i owo. Dobra. Mam zawieźć pełne do Runowa i przywieźć próżne. Dobra, odjazd. Użyj taba. Przepuszczę cię przed osobowym. Jedź i podepnij ES-y stojące na torze 7, które zawieziesz do Runowa. Zazwyczaj nie zapisuję gry, ale tutaj być może się na to będę decydował. Czyli jakby mnie gdzieś wywaliło, żeby nie musieć zadania od nowa robić, szczególnie by to miało być gdzieś na końcu. Zresztą tutaj środek może być dużym problemem. Za oknem zimy nie ma. To przynajmniej w monitorze. Mam nadzieję, że ten film mi się w ogóle zmieści na dysk. Ale zrobiłem tyle miejsca, ile mogłem i chyba powinno być ok. Widoki mi się pokręciły. Tak, zaopatrzyłem się w picie, w jedzenie. Mam nadzieję, że dotrwam w dobrym stanie, bo jest już późno. A jakoś nie wiem, naszło mi akurat teraz, nie miało kiedy.
nadzieję, że MSTS nam się tutaj nie wykrzaczy. Podpięte, poczekaj, dam ci pozwolenie na odjazd. W Rnowie dostaniesz kolejne instrukcje. Te wyskakujące okienka potrafiły popsuć zadanie. Chyba ten osobowy, przed którym jeszcze żeśmy zdążyli. Wyjrzę, chociaż zimno. Wracamy do ciepłego wnętrza. Z zadania coś tam pamiętam, bo grałem sobie w nie jakieś nie aż tak bardzo dawno temu, jak było robione. Ale jakieś tam szczegółów, jeśli chodzi o czasy odjazdu i tym podobne, to niekoniecznie. Zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą, która może spowodować, że zaraz wyjdę z tego zadania, czyli jak mnie słyszycie, to wiadomo, że nie wyszedłem, jakby to nagrywał od nowa. Chodzi o ustawienia graficzne, coś, ale dobra. A może zademonstruję, póki mogę. Nasz sprzęt bojowy. Tak to wygląda. Tam mamy odjazd. Lata 80. Prawdziwa zima. Chociaż z tą zimą w latach 80. różnie bywało. Ostatnio nawet oglądałem wydanie takie przedpotopowe dziennika telewizyjnego, znaczy on w ogóle jest przedpotopowy. I tam akurat było o świętach. O świętach. W czasie świąt po prostu. Jeszcze chwila, plandeki ktoś na ostatnim wagonie dobrze nie założył. No i tam właśnie było też było mówione o pogodzie i była prognoza też pogody i
było tam wyszczególnione, jak w ostatnich latach właśnie wyglądały święta, no i też nie było tak, że było zawsze biało, a nawet nie było też zimno, wręcz przeciwnie, było ciepło, jak na grudzień. W zasadzie jego koniec. No ja te czasy też jeszcze pamiętam, ale byłem mały, więc tak średnio, ale zimy kojarzę tak, że po prostu spadł śnieg, było biało, a potem śnieg się topił i była wiosna. Tak to pamiętam, że zima zawsze tak wyglądała, no ale to było dawno i nieprawda. My sobie tu trochę stoimy. No miałem czekać na pozwolenie, więc czekam. Randeki w sumie. Bo już byśmy mogli teoretycznie ruszać. Raczej jedna pandeka. Jakaś informacja mogła być, no, założyli tę plandekę, czy nie? A, to chyba ja jedzie po nich, to chyba już. Chociaż taki pewny bym nie był. Powiedzmy, że tak jest. Nie podoba mi się, bo wcześniej mówiłem o tej grafice, nie podoba mi się wygląd tego toru. Tutaj rozmazanie takie, nie wiem czy... Czy nie mogłoby to lepiej wyglądać? Obniżone ustawienia ze względu na jeżdżenie na innych. Innych mapach. Które mają drut i one potem. No, nieważne, mówiłem to już w innych filmach. Ale chyba tak zostawię to, bo reszta jest ok. To się chyba nie będzie aż tak rzucać w oczy.
jeszcze mamy problem z dźwiękiem, ale to już jest niezależne ode mnie. Jestem ciekawy, czy ktoś się znajdzie, kto wytrwa tutaj na tym filmie całym. Obstawiam, że nie. Ale jak ktoś będzie chciał się przenieść w lata 80., to ma okazję. Jestem Śląska, więc zima na Śląsku jest po prostu wspaniała. Wczoraj była mowa, pewnie dzisiaj nie jest lepiej, że zanieczyszczenie powietrza, normy zostały przekroczone o 1000%, więc super. Zrobiło się cieplej, mogą sobie jakiś spacerek zrobić, coś takiego, no ale idź na spacer, nie wiem, jak, już nie chciałem mi się sprawdzać nawet, co tam dokładnie jest i w jakich ilościach przekroczone. Ale tak, jak tak mieli zbudować gdzieś tu niedaleko elektrownię atomową, to ja się zgłaszam na ten jako popierający. Tutaj chyba trochę z górki lecimy, nie? Może nie. Co to w ogóle ma być? Idziemy sobie taki kawałek, mamy odwieźć te wagony i wrócić z pustymi.
film jakiś taki długi wyjdzie. Samo zadanie też nie jest nowe, ale to już mówiłem na innych filmach, że takie nie istnieją po prostu u mnie. W tym roku nawet chciałem wrócić, ale takie głupoty się zaczęły robić w tym zadaniu, co chciałem zrobić, że zrezygnowałem w końcu. Niestety. Wszystko mamy kultowe auta PRL-u w swoim naturalnym środowisku, chyba w naturalnym czasie. O, żuki jeszcze można spotkać. Ale to już nie jest ich naturalny czas, chyba. Ustawienia grafiki trochę słabsze, to też mają swoje plusy, bo MSTS to lubi pożerać komputer. No, tak to nazwijmy. Gdzieś tam się znajdziemy na granicy klatek, to zawsze może nas uratować to niższe ustawienie. Skończę to zadanie i idę spać od razu. Jedzenie przy mnie stoi, więc kolację gdzieś tutaj muszę w międzyczasie zjeść. Dłuższy czas na to, w sensie postoju. O tym na początku pamiętałem, ale
właśnie widać, jak co prawda Fraps trochę obniża jeszcze klatki, ale widać właśnie co robi gra, która ma właśnie 18 w tym roku, a jakoś nikt nie obchodzi za bardzo. Nie obchodził. Nie wiem, kiedy było dokładnie wydanie, już nie pamiętam. No tam gdzie stacje niestety, jakaś większa ilość taboru, no to MSTS musi swoje pokazać. Kurczę, chciałem sobie przypomnieć jedną rzecz. No właśnie już wiem, że to nie było to i to nie było to. I też nie to. Aha, dobra. Pierwszy przycisk był dobry. Dobra, zwolnij do 15 km na godzinę, krzyknę ci, kiedy masz się zatrzymać. Tak. Nie wiem, w sumie wiemy, że coś się będzie działo, bo już była informacja, że coś od nas będą chcieli, tak? Że tyle wiemy. Ale tu jest nasze zadanie do wykonania, czyli odstawić te wagony i zabrać puste. Ostatnio nagrywałem film z farminga symulatora farmy i miałem problem z dźwiękiem. Ja tam zawsze go odszumiam, ale tym razem pojawiły się jakieś trzaski. Na szczęście, znaczy usłyszałem, no już tak jakby gdy odłożyłem na nagraniu już po odłożeniu, zatrzymaj, obleć skład i podepnij się z drugiej strony. Potem możesz manewrować i podpiąć do stojącego składu towarowego. Odpiąć, oblecieć i manewrować. Dobra, może zajmijmy się tym. Zapominam, które mam używać klawisze. Sprawdzę sobie, czy się czasami jak jest błąd, to się potrafią podpiąć z powrotem. Są na to sposoby. Nie, to są prawidłowo wykonane. Dobra, tutaj nie możemy za wolno jeździć. Mieliśmy 40. Teraz dokończę z tym dźwiękiem, jak nie zapomnę. No i zacząłem to już. O, po prawej stronie legenda stoi następna. Zresztą, co tu nie jest legendą?
Jechać tym zadaniem to nic, ale je zrobić. Na pewno były przeboje. Ten dźwięk usłyszałem na końcu, tam, że trzaski się pojawiły, nie wiadomo skąd. Ale tak przesłuchuję resztę nagrania, mówię, nie, jakoś jak musiałem ściągać słuchawki, mikrofon, no to coś tam musiało się stać dziwnego. Co i tak nie powinno mieć miejsca. Ale potem na nagraniu słyszę, że też, mówię, kurczę, całe nagranie to niczego. Już nie to niczego, bo tak by musiało być, ale Audacity sobie fajnie poradziło z tymi cząstkami. Też miałem obawy. Ale potrafi się to zepsuć mocniej, bo tam w czasie tego nagrania, które zostało udostępnione, trochę lepiej to wyglądało niż na tej końcówce. Jakby było tak jak na końcówce, no to gdyby hamuje szybkoś tam, wystraszę przynajmniej. Kurczę, jeżdżę na światłach. Sprawdzić z chwilę. No jest. Zwątpiłem. Trzeba uważać z tymi światłami, bo jak się przejedzie, to jest koniec po prostu zadania. Trzeba usłyszeć ten komunikat. A żeby było słyszeć, to trzeba wcisnąć taba. Czasami się zapomina o tym.
Jeszcze tam się nie zmieściliśmy. Jakieś komunikaty tu powinny być, ale czasami ten punkt zawracania jest tak po prostu traktowany. Przynajmniej przeze mnie było przy robieniu zadania, że on jest sam komunikatem sam w sobie. Tylko potem są wątpliwości, czy teraz mogę spokojnie manewrować. W późniejszych zadaniach już jestem pewny, ale te to jest takie gdzieś tam z granicy chyba. W dawnym zadaniu musiałbym jechać tak, jako manewrowy z przodu, ponieważ nie wiem, to nie będę ryzykował. Jak się zaraz pojawi informacja, to już będzie to dla mnie jasne. Jeśli nie, to znaczy, że zadanie jest z tych starszych. Tak to chyba wygląda. Teraz chowam się do środka. No, przy zadaniach już tam wydawałem wyskakujące okienka z informacją manewrowego. Już mamy zwolnić i ile tam jeszcze mamy? Gotowe. Teraz pojedziesz jako popych do Świdwina. TS-y mogą poczekać. A tu skład ciężki. Nie wiem, co tam dokładnie jest. No i jeszcze ta pogoda. Poczekaj, dam ci pozwolenie na odjazd. Muszę trzeba uważać czasami. Teraz nie mamy czerwonego już. Sobie zapiszę to zadanie. Powód jest taki, że tu się dzieje jedna chyba rzecz, która jest, może wyskoczyć pewna informacja, ona sobie może wyskoczyć, ale nie może działać, ale to opowiem później, jak ona się pojawi. Świdwina. Jedziemy jako popych. To jest okazja na zjedzenie kolacji, ale jeszcze nie.
wieczór mam tu bułkę z makiem i z taką pieczenią jakąś. Mi tu pachnie, kurczę. Wszyscy trochę zwolniają. A może się napiję przy okazji. O, odjazd. No to pchamy. Jadąc w ten sposób, nie możemy oczywiście dawać RP1, a tu jest taki problem, że w jakiejś tam wersji było tak, że jak się nie dało, to wywalało z gry. Potem to zostało poprawione, bo to było bez sensu. Jeszcze nie wiem, czy to działało tak, jak powinno. Tam widzimy Gagara z przodu. Ale zostało gdzieś w jednym miejscu takie coś, że jak się nie da, to wyskakuje, że gra została zakończona. No i wyskakuje, ale daje się OK i jedzie się dalej. Został tylko taki komunikat. Ale wydaje mi się, że raz jechałem i nie wiedzieć czemu, rzeczywiście mnie wypaliło. Czy wywaliło, w sensie nie do Windowsa, tylko z zadania mnie wywaliło. No i teraz są dwie opcje. Albo po prostu jechać i zobaczyć, co się stanie, albo jeszcze próbować dawać RP1, jak widzimy, że mijamy my. Miejsce, w którym trzeba go dać. Zobaczymy, jakie te prędkości rozwiniemy. Nie wiem, czy ten skład nie jest na tyle długi, że nawet gdy oddamy RP1, to i tak się nie stanie to, a może też może być to gdzieś tak, że możemy się zagapić chociaż. To zobaczymy. W sumie monitor znowu sobie zostawimy, a to możemy wyłączyć. Mogę dać te RP1. Niczym to nie zaszkodzi, a może pomoże.
jest przegapić. Chcecie się popatrzeć na każdy monitor toru i... Tam szybko mignie i... Nie zauważymy. No, ale odwieziemy. Te wagony, znaczy ten skład pomożemy dowieść do siły. No, no i wracamy po te nasze zadanie podstawowe. To jest jedna taka niefajna rzecz, która się zdarza mi czasami w MSTS-ie. I ona tam może nie zawsze się zdarzała, już nie pamiętam, ale przy tych nowszych już Windowsach, nowszych, czyli nie XP, potrafi wywalić w dziwnych miejscach. Dziwnych. Różnych, może nie różnych, bo jakiś powód jest. I już tak miałem, że jak sobie jechałem akurat bez nagrywania filmów, to mnie gdzieś tam wywaliło. Kończyłem zadań. Nie wiem, czy w ogóle można je dokończyć wtedy, czy na przykład po włączeniu kolejny raz nie stanie się zawsze po prostu to samo. Był taki czas, że po prostu jak miałem Vistę chyba, to właśnie w dużej części przez to przestałem grać. Czasami miałem ochotę się nawet tam przejechać, ale tam to kompletnie mogłem pograć. Więc myślałem, że sobie poradziłem. Już nie pamiętam, czy zmianą systemu, czy jeszcze czymś. Ale okazało się, że niestety nie do końca. Nie zdarza się tak to jak na Wiście, czy tam jak wtedy. Ale... Jeszcze się zdarzy. Ale wolę, no. Nie zagapiłem się.
to już lepiej uważać. Zatrzymaj się na punkcie zawracania, odepnij się od składu i jedź po gaksy stojące na bocznicy. Następnie wróć z nimi i podłącz się do składu i kontynuuj drogę do Świdwina. Najpierw jednak poczekaj na pozwolenie na odjazd. Tak, znowu coś tu dla nas mają. Czasami przy tych światłach czerwonych to trzeba też uważać. Trzeba się pchać pod sam koniec. Nie wiem, już nie wiem, czy to jest tylko ze względu na, powiedzmy, zagapienie się twórcy, czyli w tym przypadku mnie, że jest punkt zawracania ustawiony w złym miejscu. Czy czasami jakoś to się tak dziwnie przesuwa. Wiem, że to będzie ok, ale najwyżej tutaj, najwyżej troszeczkę się spóźnimy. Dostaniemy pozwolenie na przykład na odjazd, a jeszcze będziemy się tam kulać z tymi gaksami. Coś dawno nie grałem, ale coś mi mówi, że jest tu taka możliwość gdzieś. Bo pamiętam, że takie coś się zdarzało czasami. Czasami to jest wymuszone też sytuacją, że trzeba podjechać jednak pod sam koniec. Czasami światło się przełączy. No, różnie. Dobra. Ale tu się zaczyna robić jednak dosyć groźnie w tym temacie. Panie manewrowie.
O, właśnie się to stało, co mówiłem. To jak ze sprzęgami jest problem. Jest na to sposób taki, że trzeba... nie taki. Trzeba bardzo wolno odjechać na pewną odległość. Tego nie zapomnieć nigdy. Czyli tak. Jeszcze zwrócić uwagę, że czasami może być czerwone. Przejdziemy i znowu jest czerwone. Czasami mówię o tych delikatnych spóźnieniach i tutaj, że ona może mieć znaczenie, no, mniejsze lub większe. To tutaj się spotkamy z tym znaczeniem mniejszym. Chyba mniejszym. No to tak wszystko uproszczone. Można oczywiście pokombinować z napisami, próbami hamulca, nie? Ale tutaj... No też... To zadanie, gdyby porobić takie rzeczy... Czyżby te wagony nie były odhamowane? To też jest czasami problem. Raz są, raz nie. Bye.
za szybkość znikną. Teraz tak. Teraz będziemy musieli chyba zastosować ten manewr znowu. Perspektywa właściwa. Okej, doczepione. Teraz nasz skład ciężki stał się jeszcze bardziej ciężki. No, jak widzimy, zdążyliśmy na czas. Nas nie poganiał. Zobaczymy, ile jeszcze go mieliśmy. Może zapiszę. Gra jest z 2001 roku, ale myślę, że jakiś klimat jeszcze jest i zawsze będzie. To też już mówiłem, nie? Jak ktoś oglądał jakieś te inne filmy z MSTS-a, to tam mówiłem właśnie, że mechanik to, no, jak mechanika się włączy, to jednak, ale myślę, że MSTS już był z takich czasów, że tak całkowicie się nie zestarzeje. No nie wiem, jak to będzie wyglądało za, nie wiem, 30 lat. Odjazd. No, a to jeszcze było tego czasu trochę. Tu klimat robią choćby wagony same, czy ogólnie tabor malowania z epoki. Ja to w ogóle siedzę, po lewej stronie mam taki statek, lampkę.
jak ktoś ogląda moje filmy, to chyba można było zauważyć go gdzieś tam. Nad nim wisi firanka z PKP, ta starego typu, ta brązowa taka. Po prawej stronie stoi choinka taka nieduża. I są tam rzeczy właśnie zawieszone, no sporo ich tam jest z tych. Z tych dawnych czasów. To wagony. Dobra, coś mi się wydaje, że tego wywalenia, o którym mówiłem, to jeszcze... O, tu coś jechało. Coś. Słychać co? Rumun. Skupić na naszej pracy. W tych wagonach jest ołów. Tak w sumie to nie dawałem tego RP1, gdyby nie to coś, co mówiłem, a i tak. No zobaczymy, czy pojawi się ta informacja. Ślizgać chyba się nie ślizgamy. No i tu też mamy zimę, czyli mamy biało i wygląda jak w rzeczywistości. Bardziej, powiedzmy. Tutaj tak, ten film musi mi się zmieścić. Film musi mi się zmieścić, bo to muszę go przerobić, bo bym go miał wysłać w całości. Znaczy, całej takiej wielkości jak się nagra, no to nie wiem, gdyby się wysyłał. Nos. Kilka ładnych dni. Chyba. Nie wiem, jaką będzie miał tą wielkość. Ale będę musiał go jakoś tam poskładać. Mam nadzieję, że po prostu miejsca starczy. Ale tak, tak będę musiał zrobić, że będzie musiało starczyć.
zawsze robię tak, że najpierw składam dźwięk z filmem, czyszczę go i tak dalej, oczywiście wcześniej, ale a teraz będę musiał najpierw zmniejszyć raczej film, bo nie zmieści się kopia z dźwiękiem. Kto jeszcze jedzie? Ręka do góry. Trzeba uważać, bo tak jedziemy. Nie możemy się rozpędzić, ale jak będzie z górki, to wiadomo. Że szybko możemy przekroczyć prędkość. No i właśnie wiele osób tego nie rozumie. Jak można tak jechać? Nie dość, że lokomotywa taka, że za dużo nie widać. Przynajmniej taka kabina tak zrobiona w grze. Wagon jeszcze zasłania. No ale to jest właśnie ten element tego świata. No. Świat jest jeden, nie? Tylko nie wszystko się dostrzega. Cały czas zalatuje za to smak pieczeni, zapach oczywiście. Zobaczymy, może gdy jedziemy z wagonami, to będzie chwila czasu. Z wagonami. Składem. Zawsze lubię, jak się jeździ pociągiem osobowym. W rzeczywistości, jak jest ten zakręt, tę lokomotywę widzimy, to może jakaś atrakcja. Skład odpowiedni musi być, łuk. Tu mamy wszystko.
Może aż za długi ten skład, bo nie widzimy lokomotywy za bardzo. Góra się jakaś znowu zaczynała, zwalniamy. No film czy tam sama gra jest bardzo długa, może być przynajmniej. No też długa, ludzie to kurczę, przecież takie, nie w takie gry grają po nie wiadomo ile tam godzin. Ale tutaj właśnie musi być ta długość, żeby poczuć. Tę symulację, no jak ona by nie była. Nie ma tak w Eurotracku, że mamy skróty. Czasu drogi, odległości. Teraz z tej strony będziemy widzieć, a usuwała się. No i teraz na przykład jeszcze jest 11 km, wiemy, że raczej za wiele się nie wydarzy. Mamy 11 km do semafora jakiegoś. Najlepiej było jechać po prostu bez monitora do sztoru, ale niech sobie tam będzie. O, już poniżej 40. Gdzie my jesteśmy w ogóle? Przystanek. Sprawdzę. A, może sobie włączę. Właśnie próbuję, ale na łuku jesteśmy. A, dobrze. Ja się miałem podejrzenia. A tak nie pamiętam, przyznaję się, tych wszystkich miejsc. Taka typowa podróż pociągiem właśnie tutaj, tu już się to czuję przy takich odległościach. Może w grze nawet trochę bardziej, bo wiadomo, tam obserwujemy taką rzeczywistość
czy rzeczywistość. Mówię teraz o obserwowaniu przy prawdziwej jeździe, przez okno się gapimy, różne rzeczy możemy dostrzec. Tutaj w sumie też MSTS jest taki, od, zależy od autora, co tam umieści. Jak ktoś nie jeździ, no to tam, czy jak jeździ, nawet się jeździ, to tam. Teraz też tam się trochę patrzę, co tam, gdzie jest. Chociaż przy takim widoku to za wiele nie widać. Właśnie i tak można przegapić. I tak nie powinienem robić tego wcale, nie? No to... Byle się gra nie skończyła, bo... Nie chcę też zapisywać co chwilę, bo dla mnie to zabawę trochę psuje. Nie wiem, o co chodzi, ale chyba przez to, że, o to, że w rzeczywistości się po prostu nie zapisuje. Więc... Górka. W sumie może być i wypłaszczenie tylko. Ale raczej jest tylko pod górę. Tutaj. Się wychylić w taką pogodę. A ten przejazd to chyba przegapiłem. Ja właśnie to lubię w jeździe pociągiem, że wjeżdżamy w takie miejsca właśnie, że nic nie ma praktycznie, w sensie cywilizacji, po bokach jest las, albo takie właśnie fajne otwarte tereny, że patrzymy i po prostu nie widać końca, no widać horyzont. Pola. Na miasta też fajnie się tam pogapić, jakieś miejscowości.
No, zbliżamy się. Jakby nie patrzeć. Jeszcze 4 km całe. No, teraz zauważyłem, ale tak. Naprawdę kątem oka. Było te 10 km, to tak się wydawało, że tak się ciągnie długo. A teraz te, jak zostało te 3, to jakoś tak mi się daje, że szybko mijają. Prędkości też w sumie różne, no ale raczej nie o to chodzi. To akurat monitor toru to jest przelewny. Nic nie widzę. A muszę ja wszystko robić. Włącznie z tym. No może nie muszę. To już mogę powiedzieć, że minęliśmy miejsce, które mogło nas wyrzucić, bo tutaj już mamy punkt docelowy, albo jeden z punktów. Żebym się nie zdziwił. Zatrzymuj się w punkcie zawracania, następnie odepnij od składu. Wracasz do Hociwela. Brunowie, masz ES-y do zabrania. Próżne. Tylko, że wynikła taka dodatkowa sprawa. Widzisz tą SU-46014? Nic nie widzę. Siadła na Amen. Amen.
Nie mamy nic w pobliżu, a zanim coś przyjedzie... Tak... To trochę czasu minie. Zresztą jakoś suka już ponoć jedzie, ale skoro tu jesteś, to weźmiesz i w drodze wyjątku zawierzysz ten skład do Runowa. Może pasażerowie nie zamarzną śmiech. Tam go przejmie ta suka. Jak już się podepniesz, to czekaj, dostaniesz rozkład. Do Runowa. No okej. Okay. Coś mieliśmy widzieć. Coś stoi. Właśnie, że te semafory tak trzeba było tak podjechać bardzo pod, a ja potem nie wiem, czy nie było takie coś, że ja po prostu nawet cofałem te punkty zawracania, a to nic nie dawało. Nie wiem, czy to jest możliwe. Już było tak dawno. Ale to mogłem ich nawet nie cofać, więc lepiej uważać. Sprawdzę, odjadę powoli. Zawsze wolę sprawdzić. Zero. No.
Najpierw odłącz i odstaw lokomotywę. Chodzi, ale tylko na jałowym. Jakaś poważniejsza awaria ponoć. Tak, awaria awarią. By nasza lokomotywa nie miała awarii. Lokomotywa chodzi, bo nie ma, bo nie wolno jej zgasić, bo coś się stanie, ale tak naprawdę, albo nie naprawdę, to nie ma wersji zimnej, chyba. Nie wiem jak wy, ale ja się czaję na co? W sumie ja się czaję? Która godzina? 12:31. Obiad. Drugie śniadanie. W sumie kolację. Będziemy tu odstawiani. Sytuacja pełna napięcia. Ok, zostawiam tutaj i podpinę się do wagonów. Ogrzewanie też padło, żeby było śmieszniej i ludziska się zaczynają denerwować, a trochę już tu stoją. Mam nadzieję, że nie ma wśród nich MK. Ale niech się cieszą, że jadą. Oczywiście chodzi o to, że zmarzli i dalej będą marznąć. Bo my ich nie ogrzejemy. Nie mamy czym. O,
Właściwie moglibyśmy ruszać, ale część pasażerów ulokowała się w kawiarni dworcowej, także jeszcze 5 minut możemy sobie pozwolić. Dam znać, kiedy odjazd. Rozkład ci podam w ten sposób, że o 12:58 masz odjechać z Łobza, a w Runowie masz być 13:10. Możesz to sobie zapisać. Kurczę, nie mam na czym sobie tego zapisać. Nie, mam tutaj. Dobra. 12:58 z Łobza, a nie będzie informacji takiej. A w Runowie... Trzynasta dziesięć. Dobra, każą zapisać, to zapisujemy. Czy jak 5 minut? Ja nie zdążę zjeść. Się wydaje. Zjadam moją bułkę. Może coś zdążę, chociaż trochę.
Bardzo dobra, jak to w podróży. Posłucha. Trochę. Jak to bułka. Mógłbym sobie teraz cisnąć. O, to się najadłem. Wcisnąć jeden, bo będziemy jechać tak jakby do tyłu. Nie ma znaczenia. Nie wiem jak jest ze światłami. Czy to ma znaczenie? Ale to już zależy też jak ta chyba jest zrobiona. Dobra, teraz sobie trzeba włączyć 12.58 z Łopsa. Zjadłem pół bułki. Kto dojedzie do końca i obejrzy całe, dostanie nagrodę. Następny taki długi film. Nie, nie wiem kiedy. Ale jedno jeszcze bym chciał. Może dłuższe, bo ja nawet nie wiem, jak będzie trwało w końcu. Tamten zresztą też już nie pamiętam. Zamarzną. No i spóźnimy się. To też tak. Mamy taki widok, że możemy przegapić drogę. Cóż, celowo nie było podane, nie była podana długość zadania, bo taka, mamy takie przygody, że w sumie nie wiadomo ile będzie trwać to wszystko. Thank you.
nasza lokomotywa się nie zepsuła. Oczywiście to zepsucie to było trochę inne. Miejmy nadzieję, że do niego nie dojdzie. Ale nie jem bułki, żeby nie było. Też mnie kusi. No, a musimy wrócić stamtąd, skąd ruszyliśmy. Więc jeszcze to trochę potrwa. Jest. Zimowa pogoda. Ciekawe, kiedy taka będzie. Może wcale? Nie, no tak, tak to właśnie. Już trochę śniegu było w tym roku. Znaczy w tym roku. Tak bardziej tę zimę. W tym sensie.
poprzednią zimę dosyć zrobiłem parę wycieczek. Takich pieszych, krótkich. Nawet wrzucałem filmy. Z tej, które jakąś chyba najbardziej pamiętam, to akurat nie nagrywałem jej. Będzie 90, o ile dobrze pamiętam. Tak to było zrobione, że te 90 można się dokulać. Zadanie. Bo tu mamy ograniczenie, ale o, zostawmy to, powiedzmy. Jak można, to można jechać. Na razie nawet trzeba, jeśli chodzi o zadanie. Co za wyzwanie. A, no i mamy te 90. Ale 100 nie. Byśmy chyba nawet nie osiągnęli setki, chociaż zaraz zobaczymy. Na razie i na 80 się tak średnio zanosi, ale górki tutaj o wszystkim mogą decydować. Byśmy dojechali o tej, wyjechali z Łobza o 58, a to już dużo czasu nie zostało.
Dobra. Wszystko się zgadza. U Rumuna słychać, ale nie widać. Akurat... A, tu jest. Z tego miejsca. Teraz jem bułkę. O, odjazd. No jest. Myślałem, że muszę zapisać, bo nawet się nie pojawi. Ładnie już robiłem zadania w sumie. No prawie. Stronowo 13:10 na miejscu. O, to już daleko nie jest. Szybciej wracamy, też tam się nie podpinamy do niczego, przynajmniej na razie.
obawiałem się, że w pewnym momencie padnę przy tej jeździe, tak nie dosłownie, ale chociaż trochę mniej gadotliwy jestem chyba niż zwykle, ale to akurat chyba przypadek. Ja wiem, czy mniej. Czasami trzeba się nie odzywać. W sumie jeszcze kawę sobie mogłem zrobić. Jeśli pociągi prawdziwe, to kawa z Warsuwą, powiem, musi być, nie jest zła. Swoje w sumie można powiedzieć kosztuje, ale te ceny teraz, czy ogólnie ceny takiej kawy, czy nie kupimy jakoś bardzo dużo tańsze. Wiadomo, że kupimy za to całą paczkę kawy. No, ale jak się tam czasami jedzie, to... Ja tam zawsze jestem za tym, żeby kupić sobie taką kawę. Na przykład piwo to już moim zdaniem przesada. Musiało być jakieś naprawdę fajne. Już nie pamiętam teraz tych cen. Jeszcze nigdy nie kupowałem piwa, więc... Oczywiście warś. Czasami to jedno piwo. Dobra, przed nami Runowo. Czyli tak w zasadzie cały czas nadprogramowo lecimy. Będziemy się mogli zająć naszym zadaniem. Czy to będzie koniec?
ja nic nie gadam, to sobie też myślę różne rzeczy. Jeśli tam mi się zdarza. Zostaw te wagony w pronach i jedź podpiąć te próżne S-y. No. Dostaliśmy pozwolenie na nasze zadanie. Taka mała zmiana. A zdarzało mi się tak zrobić, że w jakimś długim zadaniu, nawet właśnie o tym, co myślałem, też takim z tych najdłuższych moich, że się zapomniało taba wcisnąć. Lepiej nie mówi się. Tak jakby, że tu się nie zapomniało, bo to jeszcze wszystko możliwe. Dobra, teraz poczekaj na pozwolenie na odjazd. Jak rozumiem, słowne.
to wsuwam bułę. Kolacja zjedzona. Można jechać. Że tak, zadanie trwa dosyć długo, nawet teraz tak nie jeżdżę jakoś też specjalnie, ale nie dłuży mi się. Fajnie by było na pewno też pogadać na przykład sobie. Nie tylko tak jednostronnie, no ale... Musi tak być. Też by ten czas inaczej leciał. Ale jakoś tam sobie gadamy. Raczej chcę trzymać obojętnie, co by nie było w rzeczywistości, to tak jak jest monitor toru, bo tak było robione zadanie, to jestem, no, prawie pewny. To jechała zapowiedziana suka. Wagony, które zostawiliśmy.
Samego jedzie, bo zapomniałem o niej, że ma jechać. Jeszcze jest taka godzina, że nie padam spać. A ja to w ogóle z tym spaniem to częściej się kładę, mi się spać nie chce. Już tak lekko coś tam odczuwam, że jest późno. Nie wiem, może jeszcze jakąś książkę poczytam. Chwilę. Na razie to muszę dojechać na miejsce. A kiedy to nastąpi? Widzę te wskaźniki w tą moją stronę. W sumie, jakbym patrzył na lewy, to bym widział. Akurat ich dosyć gęsto. Główna atrakcja. Choć ja wiem, czy w takim zadaniu akurat główna atrakcja. W takich zadaniach typu przejazdowych. Punktu A do B, albo tam z podpunktami jeszcze różnymi. Jedna z głównych atrakcji. No to też jedna z głównych, to na pewno.
zobaczymy. Czy to będzie koniec naszej jazdy? Nie, no chyba tych, chyba tak, bo to chyba tych niespodzianek było, chociaż kurczę. Chyba nigdy nie wiadomo. W zasadzie to tak można myśleć i się zastanawiać, dopóki się nie pojawi napis, że zadanie zakończone. Czytałem bym inaczej jeszcze, że wy wiecie, czy jest zakończone, a ja na przykład nie. Chociaż w sumie nie jest tak, że nic nie pamiętam, no. Specjalnie też tak przez całe, może przez, nie tylko przez to zadanie, ale czasami tak mówię, że tam coś tam nie wiem, bo nie chcę zdradzać, no, ale ktoś widzi na przykład ile jest czasu, chyba że ktoś nie patrzy, najlepiej nie patrzeć, jeśli ktoś rzeczywiście chce oglądać, załóżmy teoretycznie. Lepiej nie patrzeć po prostu. Ile czasu minęło. Ale jak ktoś patrzy, to wie, a ja teoretycznie mogę nie wiedzieć. Na pewno tak dokładnie nie wiem. Zwolnij do 15, powiem ci kiedy zatrzymać. Do 15, co to było? Myślałem, że się zatrzyma.
nastąpić. Obstawiam, że tutaj, że dalej chyba nigdzie nie. Jeszcze. Zatrzymaj się, dopnij wagony, to tyle na dzisiaj. Odstaw jeszcze tylko tę lokomotywę przy rampie. Koźle. No. To naprawdę tyle chyba. Się nie podepną. No nie, no bez przesady. Tam ktoś stoi i spina. Wiedziałem, z jaką dokładnie prędkością trzeba odjeździć, ale już nie pamiętam. Na pewno z małą. No, teraz to chyba już jestem. No, jest to taki błąd. Jakby ktoś grał i mu się takie coś zdarzało. To już niemożliwe. Nie, to nie działa na tak dużą odległość. Dobra, tutaj. Kiedyś nie wiem, że tak nie zrobiłem, że całe zadanie przejechałem gdzieś w takim miejscu. Wyjechałem za daleko, już nie pamiętam, jaki tam dokładnie był powód. Czy się jakoś w jakiś sposób zagapił? No, to do następnego zadania, na razie, czyli jednak koniec. Także dojechaliśmy. Trochę czasu to zajęło, no ale tak to jest, tak. Taka praca. No nic. To na razie tyle. Cześć, muszę się trochę wyprostować, bo na tym fotelu tej SM-ce to tak niewygodnie do końca. Dobra, cześć, na razie. Do następnego.